Irek Srezi i dzisiaj zarezerwowałem sobie lot z Pitfly. Chciałem tylko powiedzieć, że jeśli będzie 100 tysięcy łapek w górę, to porobię jakieś akcje zajebiste na mieście. A teraz idziemy latać. Dzień dobry. Ja zarezerwowałem sobie tutaj locik. Na drugie piętro zapraszam. O, problem. Kliknij guzik, bo nie dosięgam. No musisz sobie dać radę na stary. No kliknij mi ten guzik. A nie chcesz na piechotę? Gdzie? Do góry. Dobra. Gdzie? Wszyscy tutaj się nie boją, bo pierwszy raz T-Rex na Speedflyer. Dzień dobry! Dzień dobry, panie instruktorze! A czego tu szukasz? Ja dzisiaj latać będę! Zapraszam! Tutaj, w lewo! O, mój ryj! A few moments later. Pan instruktor powiedział mi, że to będzie pozycja taka bezpieczna, to tak trzeba lecieć. I będę tak leciał. Ale się jadę! Strasznie się jadę! Przycięło. Popatrz, popatrz. Jo. Panie T-Rex, zapraszam do środka. Okej. A to już będziemy latać? Będziemy. Wow, ale fajnie. Ja pierdziu, ale się stresuję. Wow. Wow, czyli można wchodzić? Zapraszam. Mega. Wow. Kamerzysta, nagrywaj. Chcieliśmy, żeby dinozaur polatał, ale jest to niebezpieczne, bo jak się rozerwie i wpadnie w turbiny, to musiałbym zrobić normalnie GRT Halcert dla Reziego na silniki tutaj, bo jest to troszeczkę drogie. Stopery na miejscu. Super skok! Dzięki, trzymaj się na razie.
Moi drodzy, sami widzieliście, jak to było. To nie są śmieci, to jest T-Rex z worku. Tak też, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Co jeszcze moglibyśmy tu odwalić, bo ekipa jest nieziemska i myślę, że jest wiele możliwości. Powiedzieli, że też są fajne treningi, da się porobić naprawdę dużo fajnych kozackich rzeczy. Co jeszcze mogę powiedzieć, no? Było zarąbiście. Mega! Oby więcej takich akcji. To wszystko. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć. Halo, halo. Przepraszam, jeszcze nie powiedziałem bardzo ważnego. Dziękuję bardzo Speedflight Tunel Aerodynamiczny za możliwość nagrania u was filmika. Widzimy się jeszcze. Dzięki.